przełamanie na tym pięknym obiekcie w Sosnowcu. Powiedz, jak smakuje to zwycięstwo? No właśnie można było posłuchać nas w szatni, jak się cieszyliśmy, bo gdzieś tam no, pierwsza wygrana, jeszcze teraz przywozimy 3 punkty do Rzeszowa, więc, no, więc na pewno super uczucie i, no, i mam nadzieję, że takie uczucie będzie nam towarzyszyć coraz częściej. Absolutny mecz walki, kilka takich spornych sytuacji, po których również pada bramka autorstwa Bonciego. Na pewno to będzie jakimś przedmiotem różnych analiz. No dokładnie, myślę, że taka pierwsza połowa troszkę był mecz walki, w drugiej połowie już można powiedzieć lepiej realizowaliśmy założenia, no i to myślę było widać, bo przełożyliśmy to na parę sytuacji, właśnie gdzieś tam nawet warowali gdzieś tam, czy ta bramka Bonciego była, no parę sytuacji stworzyliśmy, już ten mecz był pod naszą, można powiedzieć, kontrolą i, no i udało się dowieść do końca, więc cieszy, że wywozimy 3 punkty. Sosnowiec bardzo mocno nastawiony na atak. Wiadomo, im też potrzeba było punktów, to my dzisiaj cieszymy się ze zwycięstwa. Powiedz, czy to jest jakiś prognostyk przed kolejnymi spotkaniami? No myślę, że tak. Można powiedzieć, że już to poprzednie spotkanie, wydaje mi się, że powinniśmy dowieść do końca to prowadzenie i już zapunktować tydzień temu. Nie udało się, no taki jest sport. Gdzieś popełniliśmy błąd. Udało się to dzisiaj i mam nadzieję, że właśnie tak jak gdzieś dobrze wyglądaliśmy tydzień temu, dobrze wyglądaliśmy dzisiaj, gdzieś tam mówię, w drugiej połowie fajnie to na pewno wyglądało z naszej strony. Tak samo będziemy wyglądali w następnym meczu od początku spotkania, co zaowocuje 3 punktami. Przed dzisiejszym meczem również odbyło się piątkowe losowanie Pucharu Polski. Chojniczanka, Chojnice, daleki wyjazd, ale myślę, że ty świetnie znasz tego rywala. Powiedz, jak odbierasz wynik takiego losowania? No myślę, że jak odbieram, no na pewno, jak to powiedzieć, no takie fajne uczucie, że no przyjadę tam, tak, Chojniczanka spadła do drugiej ligi, więc w lidze no nie ma możliwości się z nimi zmierzyć, natomiast no zawsze jakieś tam temu towarzyszą dodatkowe emocje, natomiast sama drużyna no tam przebudowała się dosyć mocno, więc tam tak naprawdę zostało paru chłopaków. No, więc myślę, że troszeczkę to będzie inna drużyna niż ta, w której jeszcze ja byłem w pierwszej lidze. Dodatkowy smaczek, to wszystko wydarzy się w tygodniu poprzedzającym derby. Daleki wyjazd, ale rywale też. Czasami tak jest, że jest nałożony na siebie ten terminarz, że właśnie co 3 dni gramy i często jest tak, że właśnie każdy mówi, że ciężko, ale paradoks jest taki, że właśnie dużo łatwiej się gra, bo grasz jednak co 3 dni, jesteś taki głodny, no bo mecz to jest zawsze takie podsumowanie tygodnia. Tutaj nie ma kiedy, no, tak naprawdę można liznąć ten trening i co 3 dni grasz i to jest taka jakby nagroda, więc myślę, że ja bym na to patrzył, że właśnie fajnie, bo cały tydzień będzie taki mega skupiony, mega napięty i no i 3, można powiedzieć, szanse na zwycięstwo, tak? No bo 3 punkty w pucharze to nie, więc 3 szanse na zwycięstwo. Na koniec, jak twój odbiór tego nowego, świeżutkiego obiektu, na którym przyszło nam dzisiaj grać? Na pewno my patrzymy troszeczkę z taką zazdrością. Też chcielibyśmy podobny w Rzeszowie. No dokładnie. Nie ukrywam, że też bym chciał, tak jak tutaj, czy ty, czy w ogóle właśnie w kuluarach się mówi, że gdzieś ten stadion by się przydał. Natomiast oceniając ten stadion, uważam, że super sprawa, że w pierwszej lidze takie stadiony budujemy, bo no to jest cała otoczka tego meczu, dodaje jakby takich dodatkowych emocji, tak, przy takim stadionie. No dużo lepiej się gra, będąc zawodnikiem, czy będąc nawet kibicem, idąc na taki stadion, no zupełnie inaczej.